Dwa twoje gole w tym meczu wygranym z Rakowem 3-1 były bardzo istotne, bo w odpowiednich momentach strzelałeś 2-0, bramka, no to już taką w miarę bezpieczną przewagę dawało. Tak, dokładnie. Dwubramkowe prowadzenie pozwoliło w spokojach zejść do szatni. No i po przerwie Raków dobrze wszedł drugą połowę, troszkę nas usiedli. No i myślę, że ta trzecia bramka im podcięła skrzydła i przez to myślę, że pozwoliło to na spokojny, no może nie końcówkę, bo końcówce już nas siedli, ale myślę, że wynik jest przekonujący. No właśnie, trzecia bramka twoja. Na 2-0 chyba był rykoszet, ale przy trzeciej no to uderzyłeś idealnie. Tak, przy drugiej był rykoszet, znalazłem się w odpowiednim miejscu, tak sądziłem właśnie, że piłka spadnie gdzieś tam na 11 metr, ustawiłem się, przyjąłem, no pomógł rykoszet na pewno, ale piłka leciała światło bramki, więc myślę, że bez rykoszetu też mogła wpaść. Natomiast trzecia bramka, no to też, tak że tam powiem, instynktem moim, w odpowiednim czasie się znalazłem w dobrej piłce. Tam kolega tam chciał wybrać piłkę, ale był na spalonym, to krzyknąłem mu, żeby zostawił, wprowadziłem w pole karne i wykończyłem pewnie. To było wasze piąte z rzędu zwycięstwo, szósty nieprzegrany mecz, znakomita passa. W czym upatrujesz źródła tego sukcesu? Znaczy myślę, że ten mecz z Pogonią to był taki punkt zwrotny w tym całym naszym, no w tej pierwszej rundzie. Na pewno to Pogoń była wtedy wysoko, zremisowaliśmy z niej, dało taki pozytywny impuls. No i potem seria udanych meczy, myślę, że po prostu dobrze zmotywowani byliśmy, dobrze przygotowani do tych meczy, no i myślę, że wszystko było odpowiednio przygotowane i teraz tylko, żeby podtrzymać tą pasę w następnym meczu. Gratuluję, nie zatrzymuję, bo za chwilę w Częstochowie z Rakowem, który dziś wy pokonaliście, zagra ekstraklasowa drużyna. Będziesz oglądał tą transmisję? Oczywiście, ja raczej staram się być na każdym meczu, no i oglądać, jeśli jest taka możliwość, to oglądam mecz, więc tylko 3 punkty w Częstochowie i weekend jest udany. No to biegnij szybko, żeby się nie spóźnił. Dobrze, dziękuję.